taką wycieczkę musi prowadzić przewodnik górski. To jest taka osoba, która zna różne przejścia po górach, szlaki i wie, jak trzeba się zachowywać w górach. I teraz tu jest ten pan, który jest przewodnikiem górskim. Pan wam zaraz powie, jak się nazywa. Nie będę wszystkiego za pana mówiła. I ten pan będzie was prowadził kawałeczek. To będzie bardziej taki spacer, bo prawdziwe wycieczki w góry to nie przebiegają cały czas asfaltem. Czasem się trzeba przedzierać przez różne przeszkody, przez las, przez jakieś wąskie przejścia, nawet przez jakieś strumyczki, kładki. Ale my dzisiaj mamy łapą w las. Co pani opowiada? Wszystko tyle mówi. To pan teraz mówi. Udzielam głosu. Witajcie na 10. rajdzie przedszkolaka. Nazywam się Jarosław Orzeł. Będziemy ze sobą dzisiaj chodzić. Moi drodzy, idziemy czarnym szlakiem. Zobaczcie, tutaj jest taka czarna kropka. Zobaczycie potem, jak przechodzimy. To jest początek szlaku czarnego. Idziemy dzisiaj sobie tam na Cubę. Odejdziemy potem sobie na Jabłoniec i wrócimy do szkoły. Thank you.
Nazbierałam trochę roślin, bo mieliście obserwować. Co to za roślina? Kto wie? Jakie zboże? Nie? O, wszystkie wymienicie. Kto wie, jakie to jest zboże? Na takie z wąsami, na Żyto! Brawo! Żyto! Dobra. Mamy jedną odgadlinę. Uwaga! O! Patrzcie, jakie zagadki dziwne mam. Co to jest? Jakie? Co to za zboże? Tak, brawo. A, no nasz przecież wie rolnik. Dawidek? On jest rolnik, tak. Dawid wszystko wie, on z dziadkiem co robi. Dobrze, dobrze. To w takim razie, co to jest, dzieci? Babka. Świetnie, brawo za Marcynki. Babka to jest taka roślina, z której się robi na przykład syrop na kaszel. To jest też taka roślina. A to? Od razu wam powiem, że to jest bardzo fajne. Co to jest? Brawo. Dzieci, to jest mięta. Powąchaj. Pachnie miętą? Mięta, możecie później powąchać. Dobra, a co to jest? A mlecz jak się nazywa? Mniszek. Jak się nazywa mlecz? Mniszek lekarski. Z mniszka można zrobić na przykład syrop. On ma takie żółte kwiaty, które się potem przemieniają w muchawce. Dobra. To następna zagadka, na pewno wszyscy wiecie. O, co to jest? Co to jest? Wyjście czego? Co to jest, dzieci? Nie. Ładnie, głośniej powiedz. Co to powiedział? Poziomka. Tu macie soczki, ale tam idziemy najpierw po kiełbaskę. To jest na deser, dobra? I soczek też będziemy. Za chwilę, jak już będziecie mieć kiełbaskę. Ja nazywam się Roman Pytko. Przyjechałem z moim kolegą Andrzejem. Obydwa jesteśmy
dyplomowanymi ratownikami medycznymi. Jeździmy zarówno w karetkach pogotowia ratunkowego, jak i na transporty międzynarodowe. Cóż, co wam pokażę dzisiaj? Pokażę wam takie sztuczki, techniki udzielania pierwszej pomocy u osoby dorosłej. Przedstawię wam, jak wygląda karetka od środka. Widzicie, tutaj mamy bardzo dużo sprzętu, który pomaga nam w ratowaniu życia ludzkiego. I stanowczo, mocno szarpiemy i mówimy: mamo, tato, co się stało? Słyszysz mnie? Ważne, żeby jest to powiedzieć głośno, bo może akurat mamusia, tatuś, co jest na steli na ziemi. Ale co, śpi się na ziemi? Raczej nie. Właśnie. Jak już szarpnęliśmy, tam mocno za ramię i nie zareagowała, nic nie odpowiedziała: synku, co się stało? To jest co? To wołamy kogoś starszego. Braciszka, siostrę, nie wiem, może wujka. Ratunku, pomocy! Krzyknijcie głośno, ratunku, pomocy! Ratunku, pomocy! Właśnie, brawo. No, chodź, spróbuj jeszcze raz. Właśnie, już potrząsnąłeś te ramiona. I tak uciskasz, uciskasz i przyjechał pan ratownik, który tutaj jest koło mnie i przejął te działania i pokaże od początku pan ratownik, jak to się robi. Tak. Pierwsze to zabezpieczamy miejsce zdarzenia. Jeżeli patrzymy, czy gałęzie na nas nie lecą, czy nie ma psów, czy nie ma kogoś pijanego, czy samochody w nas nie wjadą. Mamy zabezpieczone miejsce zdarzenia, wtedy zabezpieczamy siebie. Rękawiczki, torebki foliowe. Podchodzimy do tej osoby, sprawdzamy, co z nią jest, prawda? Halo, co się stało? Delikatnie możemy uszczypnąć. Jeżeli jest jakiś kontakt, to wam jeszcze kolega tego nie pokazał, to układamy w pozycję bezpieczną, zaraz wam pokażę. Jeżeli nie ma, to przystępujemy do sztucznego oddychania. Najpierw dzwonimy pod numer 112. To jest bardzo prościutko. I podpoliczek. Chwycę nogę. I ciągnij do góry, do góry, do góry. I do siebie ciągnij. I ty się trzymasz. O, pięknie. Taką osobę można dwoma palcami przewrócić, naprawdę. Także gwarantuję wam, że kolega, taka osobę, taka dziewczyna jak ta, przewróci. A, zapomniałem. Co tutaj można zrobić? Jaki ma się sygnałem? 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 Jaki ma się powiedzieć, że jeszcze impreza nasza dalej trwa. Moi drodzy, więc jeżeli jesteśmy w temacie ratownictwa medycznego, mieliście okazję
poćwiczyć na fantomie. Panowie wam wiele rzeczy opowiedzieli. No właśnie, widzieliśmy, że nawet byliście wożeni na noszach, bo to się nie, w rzeczywistości nie musiało zdarzyć. Moi drodzy, mam dla oddziałów przedszkolnych apteczki. Pan Jan Marcinek zafundował wam apteczki. Także na zajęciach w przedszkolu panie pokażą, co tam jest w wyposażeniu apteczki i na pewno wam się te apteczki bardzo przydadzą. Ja chciałam na ręce pani dyrektorek przekazać właśnie te apteczki. O właśnie, pani Basia przekaże dla poszczególnych przedszkoli, obyście nie musieli z nich korzystać albo rzadko. Z panami będziemy się już musieli niestety pożegnać, ale panowie będą nas odwiedzać, bo myślę, że może rada pedagogiczna i rodzice zechcą skorzystać z takiego szkolenia, więc znów zaprosimy. Także dzieci, podziękujemy panom, powiemy takie magiczne słowo. Jak ono brzmi? Dziękuję! I brawa dla panów. Brawa, brawa, brawa. Może gdy dorośniecie, ktoś z was zostanie ratownikiem medycznym. Także bardzo serdecznie panom dziękujemy. Będziemy na pewno z tej wiedzy korzystać wszyscy. Bardzo dziękujemy. Chciałam przekazać podziękowania na ręce pań opiekujących się i drobne upominki, które myślę, że przydadzą wam się w przedszkolu. Poprosimy dziecko z panią z oddziału przedszkolnego w Rzegocinie. Pani dyrektor, pani też Joasiu zapraszamy, ponieważ się sfotografujemy. Pani razem. Joasiu. Tak, pani Basiu. Tak, zapraszamy. Będziemy się tak. Chodź Kasperek. Dziękujemy bardzo. No i może Kasper. Siebie to będzie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Zapraszamy panią dyrektor z Łąki Górnej z wychowawcą i z przedstawicielem. Przedstawiciel dzieci. Oczywiście rozdzielę. Zapraszamy dziecko z rozdziela, pięknie pomalowane. A są dziewczyny.